Play oraz Orange ostrzegają swoich klientów, należy zachować szczególną ostrożność, bo można stracić ogromne pieniądze. Internetowi oszuści znaleźli kolejny sposób na okradanie rachunków bankowych, chwila nieuwagi może nas wiele kosztować. Play i Orange stały się celem ataków hakerów, firmy ostrzegają swoich klientów. Warto zachować szczególną ostrożność, bo chwila nieuwagi może nas drogo kosztować. Oszuści znaleźli kolejny sposób, jak okradać konta bankowe. Pod żadnym pozorem nie wolno klikać w konkretną wiadomość. Play i Orange przestrzegają wszystkich klientów, trzeba zachować ostrożność, inaczej możemy stracić wszystkie pieniądze. Teraz o odświeżonym sposobie stosowanym do wyłudzania pieniędzy przez oszustów internetowych poinformował CERT Polska. Klienci firm Orange i Play stali się celem ataków hakerskich, mających na celu wyprowadzenie ich oszczędności z kont bankowych. Przez chwilę nieuwagi można stracić wszystkie pieniądze. Oszuści podszywają się pod firmę telekomunikacyjną i wysyłają do jej klientów maile z fałszywymi fakturami. W załącznikach wiadomości zamiast dokumentu znajduje się trojan bankowy Dana Bot, który służy do wykradania pieniędzy z kont bankowych i już wcześniej był stosowany przez hakerów. Klienci Play i Orange mogą otrzymać fałszywą fakturę na skrzynkę mailową Trojan Dana Bot wykorzystywany jest nie tylko do okradania kont bankowych. Może służyć również do wykradania danych logowania do różnych aplikacji. Internetowi oszuści korzystają z niego od jakiegoś czasu pod różnymi postaciami, a jego zwiększone wykorzystywanie zauważono w 2019 roku. Dwa. Specjaliści przestrzegają wszystkich, by przy otwieraniu internetowej poczty zachować szczególną czujność. Maile od oszustów nie są przygotowane perfekcyjnie i jeśli poświęcimy im chwilę, szybko rozpoznamy zagrożenie. Fałszywa wiadomość zawiera wiele błędów w treści, m.in. brak polskich znaków w tekście. Jeśli cokolwiek wzbudzi nasze podejrzenia, pod żadnym pozorem nie należy klikać w załącznik wiadomości, a najlepiej od razu usunąć ją ze skrzynki lub powiadomić odpowiednie służby o próbie oszustwa. Komputer Świat.